Rozwiążemy kolejne zadanie z modułów. Wyznacz w układzie współrzędnych zbiór. Mamy tu warunek i na x, i na y. Gdzie warunek z x jest warunkiem w module. Czyli 2x minus 1 mniejszy bądź równy od 3 i y mniejszy od 2x. I to wszystko narysować, czyli wyznaczyć w układzie współrzędnych. Czyli to nam podpowiada, że coś będziemy rysować w dwóch wymiarach. Ok, rozwiążmy najpierw sobie nierówność modułową. Mamy symbol w tę stronę, czyli rozwiązujemy to w ten sposób. Moduł z x jest mniejszy od a, więc x jest mniejsze od a i większe od minus a. Czyli tak samo to. Mniejsze bądź równe od minus 3. I teraz rozwiązuję to dodając stronami 1, żeby się pozbyć tego. Czyli mam minus 2, mniejsze bądź równe od 2x, mniejsze bądź równe od 4. I dzielę wszystko przez 2, aby tu mieć samego x-a. X mniejsze bądź równe od 2, a większe bądź równe od minus 1. To jest gotowy warunek na x. Jednocześnie rozwiązuję, no ten warunek tak naprawdę jest jasny. No dobra, i teraz jak sobie z tym poradzić? Tutaj mamy, tutaj mamy warunek na x, a tutaj mamy warunek na x i y. Na razie się nie przejmujemy nierównościami. Narysujmy sobie obie funkcje w układzie współrzędnych. Tu są x, tu są y. X minus 1, x 2. Tutaj będzie minus 1, tutaj będzie 2. I mamy y mniejsze od 2x. Jakby wyglądała funkcja y równa się 2x? To byłaby taka funkcja... O! Przechodząca przez punkt 0, 0, tak? Bo dla x równego 0, y jest równe 0. I taka stroma dość do góry. I teraz, ponieważ jest to nierówność, to mamy zaznaczyć albo ten fragment, albo ten fragment. Jeżeli wam sprawia to trudność, wyślijcie sobie dowolny punkt, na przykład ten, 2, 0 i zobaczcie, czy pasuje do tej nierówności. Jeżeli pod x postawimy 2, to będzie 4, a tutaj będzie 0, czyli będzie 0 mniejsze od 4, więc się będzie zgadzać. Więc chodzi tutaj o ten fragment. Natomiast to, x mają być odtąd, dotąd. I to zaznaczymy sobie innym kolorem. Od minus 1 do 2. I to po prostu będzie taki pionowy obszar. Dlaczego pionowy? Bo x-y mamy ograniczenie tylko na x-y, y-ki mają być dowolne. Czyli ta funkcja będzie, te jakby wykresy będą idealnie pionowe. Dlaczego tutaj jest za prosta kreska, a dlaczego tutaj przerywana? Tutaj mamy nierówność taką, mniejsza bądź równa. Więc ta kreska i ta kreska też należą do tego obszaru, a tutaj mamy nierówność taką. Więc ta kreska już nie należy do tego obszaru. I teraz w danym warunku mamy i. To oznacza, że weźmiemy część wspólną tych dwóch obszarów. Czyli to razem z tą kreską i tą kreską, ale bez tej kreski, co zaznaczyłem przez kreskę przerwaną. I to jest nasz zbiór A. Co by było, jeżeli tutaj byłoby lub? Jeżeli mamy lub, to w tym momencie bierzemy pod uwagę ten obszar lub ten obszar, czyli tak naprawdę sumę dwóch obszarów. Czyli to byłoby to i to byłoby wszystko to. Wtedy by było, jakby było.